Cześć przyjaciele, witam was serdecznie w kolejnym odcinku typowania przed weekendem. Dzisiaj szybciutko zaczynamy od pierwszego meczu, jakim jest Lipsk z Kolonią. Lipsk w sobotę o 15.30 podejmuje u siebie Kolonię. I tak, murowany faworytem jak dla mnie jest tutaj Lipsk, biorąc nawet pod uwagę potknięcie Bayernu w poprzedniej kolejce. A nie oszukujmy się, Lipsk u siebie jest mocny. 1.66 na zwycięstwo, ale ja pójdę troszkę mocniej i dam Azjana -0.5, -1 właśnie na gospodarza tego spotkania. Teraz jakby cofniemy się o 2,5 godziny wcześniej. W sobotę o godzinie 13, a Alavés w La Lidze podejmuje Valencię. No właśnie, Valencię. Dlaczego ten mecz? Głównie dlatego, że Valencia w końcu zaczęła coś grać. No nie oszukujmy się, 14 miejsce w La Lidze dla takiego zespołu jak Valencia to nie jest zbyt wybitny wynik. No i wydaje mi się, że zwycięstwo z Realem Madryt w poprzedniej kolejce jakoś ich uskrzydli i podejdą do tego meczu naprawdę mocno zmotywowani i nie odpuszczą ani metra boiska. Nie daję tutaj na zwycięstwo Valencji, bo aż tak optymistycznie nie podchodzę, ale wydaje mi się, że 1,80 3 na remis zwrot w stronę Walencji jest całkiem dobrym typem. Także to ode mnie, jeśli chodzi o mecz numer 2. No i tak, trzeci mecz. Niedziela, 16.15. Atletico Madryt, Barcelona. Pewnie większość z was zna obecną sytuację obu zespołów. Atletico bawi się w Lidze Mistrzów z Leverkusen. Są naprawdę dobrej dyspozycji. 3 zwycięstwa z rzędu w lidze. Naprawdę grają dobrą piłkę. Barcelona od meczu z Paris Saint-Germain rozbita. Ledwo sobie radzi w poprzednim meczu ligowym. Moim zdaniem, team score. Atletico strzeli u siebie, tego jestem praktycznie pewny. No a Barcelona, nie oszukujmy się, ma taki atak, że z reguły jest tak, że ktoś zawsze wciśnie tam jedną bramkę chociaż. Także bot team score po kursie 1.70, jak dla mnie bardzo sympatyczny i biorę w ciemno. To tyle, jeśli chodzi o moje 3 propozycje na weekend. Jeśli masz ochotę, możesz zasubskrybować mój kanał, klikając na baner Obstawiamy. Pamiętaj też o dzwoneczku, który powiadomi cię o każdym nowym filmie. Oczywiście możecie się podzielić swoimi typami w komentarzu lub na grupie, mojej grupy na Facebooku, do której cię teraz zapraszam. Link oczywiście masz w opisie filmu na dole, razem z linkiem do Facebooka. Z fartem, ziomki, trzymajcie się, miłego dnia!